Oszustwo na tak zwanego amerykańskiego żołnierza to nie pierwszy taki przypadek w naszym regionie. W sierpniu 2019 roku mieszkanka Prochowic straciła ponad 40 000 złotych. Amerykański żołnierz próbował namówić kobietę, żeby przelała pozostałą część pieniędzy. Nie zrobiła tego, a o całym zdarzeniu opowiedziała swojemu mężowi, który uświadomił jej, że najprawdopodobniej padła ofiarą oszustwa. Tym razem 48-letnia legniczanka przelała oszustowi z Ameryki ponad 170 000 złotych. Kobieta od kilku tygodni korespondowała z mężczyzną, który podawał się za przebywającego w misji w Afganistanie żołnierza. W październiku napisał do kobiety, że wyjeżdża na tajną misję do Syrii. Tam już napisał, gdy był na miejscu, że nie ma środków pieniężnych, jest głodny. Prosi ją o przekazanie jakichkolwiek pieniędzy, dlatego że w przypadku, kiedy kobieta nie przekaże mu żadnych pieniędzy, to on tam zostanie, jego syn nie będzie miał ojca. Mężczyzna wzbudzał w kobiecie litość, obiecując, że zwróci jej wszystkie pieniądze. Kilka dni temu 48-latka ponownie przelała 80 000 złotych, po czym otrzymała wiadomość od rzekomego banku mężczyzny, że ten chce jej przelać wszystkie środki ze swojego konta, ale ona musi wpłacić kolejne 300 000 dolarów, żeby uwolnić zablokowaną transakcję przez FBI. Kiedy legniczanka nie otrzymała żadnych środków, sprawę zgłosiła na policję. Kiedy policjanci zostali zawiadomieni od tej kobiety, że została najprawdopodobniej oszukana, udali się z nią do banku po to, aby zablokować ten przelew. No i udało się tutaj kobiecie odzyskać 81 000 złotych. Osoby, które podają się za amerykańskiego żołnierza, korzystają z popularnych portali randkowych. Na swoje ofiary polują kilka miesięcy. Policja apeluje, aby być ostrożnym, nie ufać żołnierzom czy lekarzom z zagranicy. Nasze podejrzenia powinny w szczególności wzbudzić osoby, które oczekują od nas przekazania pieniędzy lub kosztownych przedmiotów. Policja ustala osoby, które są zamieszane w to oszustwo, za które grozi do 8 lat więzienia.